Siemanko kochani, no jak widzicie, jeszcze w wodzie, pogoda dzisiaj, no jak zwykle, no ci co tu mieszkają, to wiedzą dokładnie, nie rozpieszcza, padało od samego rana, wyjechałem w deszcz, wypłynęliśmy w deszcz, potem lekka przerwa, deszcz, potem słońce, no wszystkie pory lata, jakby tutaj można było powiedzieć, na tej wodzie, niemniej jednak połowione kochani, tam oczywiście okoni jeszcze wielkich nie było, ale były już przyzwoicie niż do tej pory, bo tych malutkich już naprawdę nie chciałem wcześniej filmować. Dzisiaj zrobiłem wam filmik o okoniach. No, brały trochę, nawet tyle gorzej, ale kochani, jest nas dwóch, zobaczycie w dalszej części filmu. Nie wiem, czy teraz widać, bo tam Szymon dalej jeszcze siedzi na swojej belce. Powiem tak, kochani, ciężkie gumy, takie większe gumy, ciężej, głębiej, płycej, no różne sposoby. Nic. Szymon jeszcze dropshotem łowił. Też nic. Działał tylko, no nazwijmy to umownie ultra lightem. Ktoś może powie, że to jest lekki spinning. No ale główeczka 3 gramy. Do tego może z 1 gram ta przynęta ma. Także ciężar całkowity to mieliśmy no, z 4 gramy. Nie więcej, kochani. No i jakby nie patrzał, trafiały się. Brały te okonki. Były i mniejsze, ale już było sporo wymiarowych. Były takie już powyżej 20 cm, czyli już takie trochę przyzwoite, no normalne okonie. Także co dzisiaj działało, kochani? Tak jak mówię, ultralajcik znowu. Ja wam pokażę jeszcze inne techniki, którymi naprawdę można łowić w późniejszych filmikach. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że ten ultralight naprawdę lekkie przynęty, bardzo lekkie przynęty, lekka główeczka, a łowiłem nawet na 5-6 metrach głębokości. Różnie, były wszędzie. Chwilami brały pod powierzchnią, później w połowie głębokości, chwilami brały przy dnie. No i jakoś tak to wyglądało. W każdym razie ja swojego kalipsiaka miałem cały czas, czyli ten mój ultralajcik, kochani, kalipso. Kołowrotek 2000, no to kołowrotek chiński, jakaś podróbka Stelli, czy T-Twin Powera, nieważne. Działa, drugi rok mam i na razie nie narzekam. W każdym razie było dobrze, no i gumki, oczywiście gumki, tylko te, nawet listerki małe nie działały. Gumki tylko te, które imitowały na rybek, o, że tak powiem. Które imitowały na rybek, to jeszcze na to można było cokolwiek złowić. No zeszło mi coś ładnego, Szymonowi też. Ciągnął okonia, walnął mu szczupak, mi chyba też, ale nie jestem pewien. Ja mam słaby wzrok, widziałem jak coś za rybą się wynurzyło, ale nie jestem pewien, czy to szczupak za nią szedł, czy nie, za tym okoniem. Ładny okoń. Szymonowi też walnął, ale tego nie sfilmowałem, bo był dalej. Trzymał i chciał obydwóch okonia szczupaka do podbieraka. Puścił szczupal i uciekł. No to dobra, w każdym razie tak to mniej więcej wyglądało. Także powiem tak, wędką szarpało, ręka rybą śmierdzi. Chociaż pogoda była, no trochę nie dopisywała, teraz się zrobiło fajniej. Nie rozpieszczała, ale zabawa, te szarpanie wędką to wyrównało wszystko. Także kochani, zapraszam, obejrzyjcie sobie co się działo nad wodą, jak to wyglądało. W każdym razie to jest jeden z pierwszych sposobów na okonia, szczególnie letniego. Lekki, bardzo lekki spinning. Ja nie mówię, że akurat ta gumka musi działać wszędzie i tak dalej, ale bardzo lekkie, malutkie obrotóweczki, malutkie wobki, chociaż no nie, na woblera pływającego, ale to będzie o tym inny film. Na woblery też nie bardzo dzisiaj chciał bać. W każdym razie bardzo lekki spinnik i szukać go na wszelkich głębokościach i jeszcze można połowić. Najlepsze przynęty imitujące jakiś na rybek. Naprawdę, kto jeszcze bije? Bo ogólnie no porażka jest. Ale myślę, że już tak już widać, już te okonie trochę większe się pojawiają. Także jeszcze troszeczkę, niedługo będziemy się dobierali, kochani, do tych naprawdę dużych okoni. Mam w planie w tym roku pokazać wam parę filmików naprawdę z wielkimi okoniami, jak gdzie były łowione, na co były łowione. Będziecie wszystko wiedzieć, kochani. A teraz na razie pozdrawiam was, niech mózg będzie z wami, kochani. Do boju, a tych, co nad wodą, jak zwykle, połamania życzę. Dobra, Szymon. Pójdziemy tu na ten wałek, nie? To jest 10-15 metrów dalej, ten wał idzie tutaj. A co ty, echo sobie wziąłeś? Tą wodę na pamięć zawsze cię znasz. O, sieczka tu chodzi. Coś tam śmigało. Oj, ładny Szymon. Szymon, patrzaj. Ten stój półmetrowy.
a już ładniejszy, nie? No, który... Oddaj gumę, dziadu. Ty garbata łajzo, co? Powiem ci, ile ma 20? No człowieku, z 22-23 cm. O, i tobie wziął, widzę. Dobra, uciekaj, garbaty torcie. Na ultra? Nie, na drobszota. A na drobszota. A wziął wysoko, a tobie przybnie, widzisz? Wszędzie się łaszą. Nie byłbym zły, jakby tak brały. Tak. Mały, ale siedzi. Ty, głęboko siedzą, wiesz? Ta. Pizdryk, bo pizdryk. Widziałeś? Nie, przy niej przy brzegu. Co? Ale nie przy samym brzegu. 10 metrów od brzegu, a jest 4 metry głęboko. Uciekaj, mały, no. Mówiłem, że tu siedzą, bo miałem branie za braniem. Głęboko opuszczam, naprawdę. Tamte brały wyżej, one raz wyżej, raz niżej. No to ciebie popsi płetwy jedne. O. I już branie. Ale to sieczka. Szymon, one od brzegu na stokach siedzą. Na spadkach w dół. I opuszczamy w dół. O, i siedzi. Tylko spadło. O. Widziałeś, Szymon? Nie gadaj o kotletach, bo dzinę wypalą, nie będę w ogóle łapał. No poszedł młody. Mówiłem, że znajdę statko, gdzie siedzą. Ale zopadli do samego dna. Tak jak zawsze wyżej je mówię, dzisiaj jest sezon naprawdę nisko. O, chyba Tomek przyjechał, co? A nie. To Tomek? Nie, to co innego jest. Ale było tylko delikatne puk. Wiesz, tu będą siedziały małe łajzy, garbate. Oddaj, oddaj dziadu, no. Uciekaj, no. Poszedł. A widzisz, to deszcz, to. Ale coś wędką szarpie, to jest dobrze, kurwa. Ale ja podpłynę tam w jedno miejsce, gdzie spodziewam się, że mogą troszeczkę większe siedzieć. Ale siedzą przy dnie. Nie ganiają. A jeszcze opada do dna. Szymon!
Patrzaj. Ty, jeszcze szczupak za nim szedł. Tak. Ja teraz nie wiem, czy nakręciłem, czy nie. Czy mi się nakręciło, wiesz? Ale biorą, jak wściekłe. Nie duże, ale pod samymi kaczorami praktycznie siedzą. Zaraz zobaczymy. Ale gonił. Chyba, że już ławicę wypłoszyłem, ale mówię wam, no ja znam trzymanki normalnie. Za samymi krzakami, to jest głęboka woda, ostry spadł w dół. Raz niżej, raz wyżej, ale cały czas się tu kręcą, jak widzę. Kolejny. O, i nawet takie nie najbrzydsze one. A Szymonowi trzeba dać znać. Szymon! One siedzą za krzakami, za samymi krzakami i dość wysoko. No uciekaj po wsi płetwa. I to całkiem ładne. No. No, ale zaczęło się ładnie dziać, fajnie jest. No. Haha, nie głupi, nie bój się. I nie głęboko siedzą. I nie głęboko. Ale już mi zdezelowały gumkę. To już druga guma dzisiaj. Trzeba ją poprawić. Są tak skuteczne, ale co z tego, są strasznie nietrwałe. Dobra, pójdziemy dalej, zobaczymy co to. No i teraz zobaczymy. No siedzą tu za krzakami skubane i dość wysoko biorą. Tam jest już 3-4 metry. A ja mówię nie dalej jak metr. I do samego końca. No to powtórka z rozrywki. Pod krzaki. A tu słyszę, szczupak jeszcze może walnąć. Ale lepiej, żeby nie. I kolejne. No, nie są może te powalające, ale całkiem ładne, przyzwoite okonki. Ty tłuściochu, ty garbata łajzo, pomści płetwo, no. Uciekaj. To kurczę. Czorty jedne. No i gumka już porozrywana. Ale jeszcze parę razy ją tam coś może z niej zrobię. Dobra. I one za tymi krzaczorami tu. Ja się, siedzę na beli, ja jestem 3 metry od brzegu. No dobra, jedziemy. A drobnica się wyżej pokazuje. A taki sobie. No wpadaj. O, następny siedzi. Ach, jak tu walczy.
A teraz to było puk w opazie. Trzeba ich tu po prostu szukać, gdzie akurat ławica podchodzi. Oddaj. No. Uciekł, dobra. Te garbata. Łaj, do mała ty. Następny. A jak idzie. A jak walczy skubaniec. Pod krzaki tylko czujesz pyk. Zacięcie. No uciekaj do domu po psi płet po jedno. I siedzi gostek z malinowym nosem. I pewnie już drugiego nie będzie. Czernopas, ale... Kosza je dzisiaj, ci mówię, nie miłosiernie. Szkoda, że to nie są jeszcze te wielkie, no ale one też się pojawią. Ale to już wtedy inaczej, na co innego będę łapał. O, to już ładniejszy. O, jakie delikatne wzięcie było. Mówię ci. No, pokaż mi się tu. O, jaki piękny. Piękny garbata łajza, no. Jakieś mi tu ładnie wziął ty. Czorcie mały. Jakiś ty śliczniusi. Co? No, mówiłem. Widzisz na te pizdrygałki. Czekaj, ile? No, też nie jest potężny, ale 25 cm, patrzcie kochani. Jaki śliczniusi. No, uciekaj. Sraczki sytuacyjnej dostał chyba. Ale jakie delikatne wzięcie było. No co? Mówię ci, siedzą skubane i już patrz, nawet te większe podchodzą, nie? Ale to mniejsze. O, widziałeś? Siedzą przy dnie skubane. Normalnie z opadu wziął. No może to jest tanie sposób dzisiaj. Nie tylko łowienie w toni. Thank you.